Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku, czy w kolejnym odcinku krótkiego wykładu Wolności Białystok. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem prezesem struktur białostockich, a prywatnie też jestem przedsiębiorcą. Dzisiaj będziemy omawiać kolejne paradoksy, bzdury, które nam serwuje władza, takie nowinki, nowości z kilku ostatnich dni z moim krótkim komentarzem. Pierwsza rzecz, która się pojawiła na portalu bankier.pl, bo dzisiaj na tym portalu będziemy bazować, jeżeli chodzi o newsy, pojawił się taki krótki komentarz o tym, że rośnie płaca minimalna, prawda, spada bezrobocie. I taki artykuł w sumie zwykły, informacyjny, prawda, nic tam szczególnego, ale moi drodzy, żebyście zobaczyli, a może część z was widziała, jakie były pod tym artykułem komentarze. Hejt, nienawiść i chęć odegrania się w końcu na przedsiębiorcach i pracodawcach. Ludzie piszą, że w końcu wy źli wyzyskiwacze przestaniecie nam płacić grosze, zaczniemy zarabiać dzięki dobremu PiS-owi i skończy się wasze fikanie tutaj, prawda? Nie będziecie już nam płacić jakichś stawek głodowych, tylko będziemy zarabiać. I ci ludzie zapominają o takim krótkim, prostym powiedzonku, tak, że socjalizm równo wszystkim nosa utrze, bogatym dzisiaj, biednym pojutrze. I to bodajże Fryderyk jest cytat, tak? Ludzie o tym bardzo często zapominają. No bo zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli rosną płace, rośnie płaca minimalna, a ty byłeś zawsze na minimalnej, zarabiasz najniższą, to uwaga, nawet jak rośnie płaca, to i tak będziesz zawsze zarabiał najniższą. No bo ci, co byli od ciebie mądrzejsi, bardziej doświadczeni, dalej są mądrzejsi, bardziej doświadczeni, nic się tutaj nie zmienia, więc jak byłeś w ogonie, tak zawsze będziesz w ogonie. I ten człowiek mówi, no tak, będę dalej tym ostatnim, no ale będę więcej zarabiał. Teoretycznie będziesz więcej zarabiał, ale tak. Fryzjer musi więcej zarabiać, no bo płaca minimalna podniesiona. Dentysta musi więcej zarabiać. Wszyscy po kolei muszą więcej zarabiać. Czyli ostatecznie będzie rosła cena tych usług. I mój drogi, szanowny widzu, jeżeli zarabiasz najniższą krajową, nie kształcisz się, nie uczysz w kwestii zawodowej, nie chodzi nawet o szkołę, chodzi o literaturę, filmy na YouTubie, cokolwiek, co jest związane z twoim zawodem i nie robisz czegoś związanego z twoją branżą, żeby rozwijać się i awansować, a przez to zarabiać więcej, to zawsze będziesz zarabiał najniższą krajową, jaka by nie była i zawsze będziesz w ogonie, po prostu. Się nic dla ciebie nie zmieni. I ty się możesz cieszyć z tym, że pracodawcy tam, prawda, płaczą, że nie będą płacić. Słuchajcie, jeżeli jest jakaś branża o małej rentowności, w której jest niski próg opłacalności i podnosi się tą płacą minimalną, to uwaga, ta branża, czy ten przedsiębiorca pada, zwyczajnie zamyka firmę, no bo nie będzie dopłacał przecież do interesu i zaraz ten poziom bezrobocia się wyrównuje, tak? Kolejna ważna rzecz, poziom bezrobocia spada nie dlatego, że tu nam dobra władza takie skuteczne, dobre ruchy podejmuje, prawda? Że mamy teraz 8% z groszami bezrobocia, czyli jedno z najniższych bezrobocia w ogóle w historii po 1989 roku. Tylko dlatego, że kto żyw już stąd praktycznie uciekł i dalej ucieka. I na razie dobra zmiana to jest dobra zmiana, tak? I ludzie po prostu zmieniają kraj i tyle jest tej zmiany całej. Więc nie liczcie na to, że podnoszenie płacy minimalnej będzie miało jakikolwiek pozytywny skutek. Jeżeli tak, jeżeli miałoby tak być, to dlaczego płaca minimalna nie została podniesiona na przykład do 5 tysięcy złotych netto, czy 6 tysięcy i dlaczego na przykład w Somalii, czy w Afryce, czy w Kongo nie ustanowiono 10 tysięcy dolarów płacy minimalnej i tam, prawda, już gospodarka powinna ruszyć, wszyscy pigmeje zlezą z drzew i po prostu będą limuzynami, Lincolnami jeździć, a kto je będzie produkował, nie wiem, no bo przecież wszyscy będą zarabiać tyle, że ojej. Także to krótkie takie wtrącenie. Kolejna sprawa to są PiS wprowadza zmiany w kadrze dyrektorskiej resortu finansów i tam są różni dyrektorzy wymieniani. Po co oni są wymieniani? No, oficjalnie oczywiście, nie po to, że mają inną metkę partyjną, ale powiedzmy dlatego, żeby skuteczniej walczyć z wyłudzaniem różnych tam podatków, prawda? Że tam VAT jest wyłudzany, że dochodówki ludzi nie płacą tyle, co trzeba. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ich zadaniem jest zwiększyć wpływy do budżetu państwa, to znaczy zabrać nam jak najwięcej pieniędzy i te pieniądze ulokować w skarbie państwa.
I wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że przecież sama władza mówi, że głównie to te złe korporacje i ogromne firmy no, wyłudzały te podatki, tak? I uciekały do rajów podatkowych, nie płacą dochodówki, inne duże podmioty robią karuzele VAT-owskie i nie płacą tego podatku VAT, wyłudzają go, prawda, wyciągają z skarbu państwa. No to zatrudnia się mądrych dyrektorów. I wśród tych dyrektorów, wszyscy dyrektorzy praktycznie mało doświadczenia, jakże to jest bardzo dobre, w międzynarodowych korporacjach. I bardzo często też w branży finansowej, czyli na okres 3 lat maksymalnie pewnie, no bo do wyborów następnych są zatrudniani ludzie, którzy przez 30 lat pracowali w korporacjach. I ciekaw jestem, czy ci ludzie, którym 30 lat korporacje bardzo dobrze płaciły, ze względu na otrzymanie pracy w skarbie państwa, tak, w ramach budżetu państwa, w skrócie w budżetówce, czy oni tak będą zmieniać te prawo, żeby działać na niekorzyść tych korporacji, wiedząc, że za chwilę się partia może, prawda, rządząca zmienić, a w korporacji praca na nich czeka nadal. No ja nie sądzę, żeby tak było. Te doświadczenie oczywiście ich jest na pewno potrzebne i dobrze, że takie mają, ale to jest trochę bzdurne. Zresztą to wiecie, to jest trochę tak jakby zatrudnić włamywacza, który przez 30 lat włamywał się do domów i rozwalał zamki, do tego, żeby zaprojektował super zamek przeciwko włamywaczom, a on po 3 latach kończy pracę w tej fabryce i może zdradzić wszystkim swoim kolegom włamywaczom, w jaki sposób rozbroić ten zamek, który sam przecież zaprojektował. Tak więc no, tak to po prostu działa. Więc zmiany w Ministerstwie Finansów cieszą, ale skutek pewnie będzie taki, jak przewiduje, czyli nic się nie zmieni. Grunt, żeby wszystko było po staremu. Kolejna sprawa to jest to, że fiskus, czyli nasza skarbóweczka kochana, usuwa firmy z rejestru VAT. I takim skutecznie idzie wycinanie tych firm z rejestru VAT, bo rzekomo one wpływały na te wyłudzanie, prawda, podatku VAT, że wykreślili 5000 firm z tego rejestru podatku VAT. I oczywiście niektóre firmy to były takie, że nie przysługiwało im rozliczanie się za pomocą podatku VAT. Dobrze. Niektóre firmy były firmami jakimiś tam, prawda, które jak to było, miały zawieszone działalności gospodarcze. Dobrze. To rozumiem. I tak dalej, i tak dalej. Ale 1000 firm około zostało wyrejestrowane z rejestru VAT-owców tylko i wyłącznie dlatego, że uwaga, nie udało się skontaktować z właścicielami tych firm. A kontakt wyglądał według artykułu tak, że albo próbowano zadzwonić, albo wysłano list polecony. I jeżeli na przykład w okresie urlopowym czy wyjazdowym taki przedsiębiorca był, powiedzmy sobie, w górach, w Alpach, tak, wiemy, że jest jedna wizo, później jest powtórna wizo, nie odebrał listu, to uwaga, okazuje się, że po powrocie z wakacji jego firma już nie jest VAT-owcem, a on sobie VAT-u nie może odliczyć. Jak łatwo policzyć, 1000 firm, no to pewnie co najmniej z połowa jest w takiej sytuacji, że została wykreślona niesłusznie i poniesie z tego tytułu ogromne straty, także gratuluję, władza czuwa jak najbardziej. Z ciekawostek jeszcze, nie wiem czy słyszeliście o tym, być może tak, że Bruksela jak zwykle wdraża w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo kolejne mądre przepisy. Tym razem chodzi o hałas, ale nie byle jaki hałas. Chodzi o hałas wydobywający się podczas hamowania pociągów. A jak pociąg hamuje, to według mnie jest za głośno, to jest skandaliczne, niedopuszczalne. W związku z tym nakazuje się wszystkich państwach Unii Europejskiej zmienić kostki hamulcowe w pociągach na takie, które będą cichsze. I wszystko by było fajnie i dobrze, gdyby, wiecie, to była jakaś sprawa kosmetyczna, groszowa. A ta kosmetyka będzie kosztować PKP, czyli nas wszystkich podatników, no bo to jest spółka Skarbu Państwa, 2 miliardy złotych, moi drodzy. Także taka fajna kosmetyka, 2 miliardy złotych, oczywiście koleje jak zwykle są niedofinansowane, nie mało pieniędzy, dziadostwo, tory rozwalone, pociągi się wloką, ale będziemy wymieniać kostki hamulcowe, żeby pociągi cicho nie dojeżdżały na czas. O, to będzie chyba taki moro tego wszystkiego. Kolejnym tematem, który się pojawił, to to, że była głosowana teraz ustawa z karami
dla osób, które wyłudzają VAT. I tam było przewidziane nawet 25 lat więzienia dla osób, które tam wyłudzają powyżej 10 milionów złotych na podatku VAT. Teraz Senat, oczywiście skoro w Sejmie to przeszło i głosował to PiS, PiS ma też większość w Senacie, to wiadomo, że to przeszło. Tak, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że wiemy dobrze, jak działa państwo, jak niejednokrotnie przedsiębiorcy, którzy nie złamali żadnego paragrafu, według urzędników złamali i ponoszą z tego tytułu konsekwencje, tak? I upadla się tych ludzi, gnębi się ich firmy, doprowadza do upadku te firmy i tak dalej. W tym wypadku jest świetne narzędzie. Wystarczy mniej bądź bardziej słusznie stwierdzić, że dany przedsiębiorca, zdaniem urzędnika, wyłudza podatek VAT i raz, dwa go do ciupy się wsadza. Zaraz tam wchodzą, prawda, urzędnicy, blokują całą firmę i pozamiatane. Później oczywiście może się okazać, że urzędnik się pomylił. Taki przedsiębiorca wyjdzie z więzienia, dostanie przeprosiny, tak? Urzędnik nie poniesie żadnej konsekwencji i jakieś tam, prawda, groszowe odszkodowanie przedsiębiorca dostanie. Znamy to, pan Kluska, Optimus, to była ta historia. Gdyby dzisiaj przytoczyć ten przykład, to pan Kluska by pewnie z 25 lat już dostał więzienia. No to by parę lat już sobie posiedział, a to zresztą i tak chyba tam troszeczkę siedział w więzieniu za niewinność. Tak wygląda w Polsce prawo. Kilku, tam 27 senatorów było przeciwko, nawet niektórzy z Platformy, wiadomo, że oni byli przeciwko tylko dlatego, że był za tym PiS. Ale padł jeden słuszny argument, taki, że tu nie chodzi o kary, tylko egzekwowanie prawa, tak? Dzisiaj nie mamy problemu z tym, że mafie bardzo często zajmujące się wyłudzeniem podatku VAT boją się kar, tylko po prostu one wiedzą, że jakaby ta kara nie była, nawet jakby to było 100 lat więzienia, no to po prostu nikt ich nie złapie, no bo jak i tyle. I dlatego ten proceder uskuteczniają. Też z takich ciekawostek, 10 lutego wchodzi, słuchajcie moi drodzy, i pojawi się w naszych być może portfelach banknot 500 zł z panem Janem III Sobieskim. I ten banknot 500 zł to jest takie dziwo troszeczkę w stosunku do trendów, które są na świecie. Na świecie jest ogólnie duży bunt i odchodzi się troszeczkę od banknotów o dużych nominałach. Bo wiecie, to jest problem wydać z takiego banknotu. Łatwo, jak się podrobi taki banknot, to od razu, prawda, jest duża przebitka, to się upłynie duże pieniędzy i tak dalej. Tak się świetnie składa, że jest to banknot 500 zł, więc od razu będzie można dużo wpuścić go na rynek za pomocą 500+, prawda? I moim zdaniem, zresztą też wielu specjalistów, jest to pierwszy krok do zbliżającymi się dużymi krokami rosnącej inflacji. Tak? Będą pieniądze coraz mniej warte, no to się, wiecie, zawsze zera dostawia. W tym wypadku zamiast 200-złotowego banknotu będzie 500-złotowy i będzie ta inflacja pewnie rosła. Czy to nam pomoże w czymkolwiek? No nie wiem. Dla mnie to nic nie zmieni, a na pewno dla kasjerek czy pracowników sklepów nie pomoże wydawanie z takiego banknotu. Z takich też ciekawostek, które, jeżeli rozmawiamy już też dzisiaj trochę o rynku pracy, powiem o takiej sytuacji, tym właśnie podnoszeniu płac minimalnych, podatkach i tak dalej. Kojarzycie sieć sklepów, na pewno jest sieć sklepów, właściwie już była, Alma. Ta sieć sklepów to nie była jakaś tam świeżynka, bo ona 18 lat funkcjonowała na rynku w Polsce i niedawno ogłosiła upadłość. Duża część pracowników znalazła się w takiej sytuacji, że nie dostała wynagrodzeń. I co jeszcze takiego ciekawego, nie przysługiwały im też żadne zasiłki. Czyli zobaczcie, pomijając samą kwestię tej upadłości i tak dalej, Almy, która oczywiście gro zasługi było w systemie podatkowym, który jest obecnie w Polsce. No ale dobrze, powiedzmy był zarząd, który źle zarządzał, doprowadził do upadku tą firmę, ok, firma się rozwaliła. I jesteście sobie takim pracownikiem. Odprowadzacie z pensji regularnie składki, między innymi po to, żeby w momencie, w którym zostajecie zwalniani, no tak wam się wmawia, tak? Jak jesteście zwalniani, nie pracujecie, przysługuje wam zasiłek dla bezrobotnych. I ci ludzie w momencie, w którym pracowali, nie otrzymali wynagrodzeń, uwaga,
nie otrzymują za ten okres, w którym i tak pracowali, a nie dostali wynagrodzenia, nie dostają zasiłków dla bezrobotnych. Czyli po prostu są goli i weseli, nie otrzymał wynagrodzenia. Ja sam podobnej sytuacji kiedyś doświadczyłem, kiedy studiując dziennie prowadziłem działalność gospodarczą. Płaciłem te przeklęte składki ZUS i tak dalej, wszystko co tam trzeba było płaciłem. W momencie, kiedy zamykałem działalność gospodarczą, która chyba prawie 2 lata miała, czy 1,5 roku, odprowadzam te składki, zgłaszam się do Urzędu Pracy, mówię, no to tutaj wiecie, ja wam buliłem kasę, to teraz dla mnie tam wyskakujcie z kasy, prawda, do tego zasiłku rzekomego dla bezrobotnych. Oczywiście, co pani powiedziała w Urzędzie Pracy? Pan jest studentem dziennym, a student dzienny to nie jest bezrobotny. Czyli jak trzeba było brać ode mnie kasę, to było wszystko w porządku, tak? To wtedy nie było, że student dzienny to nie jest przedsiębiorca, to nie płaci składek ZUS na przykład, tak? I nie odprowadzi składek innych tam. Ale jak już przychodzę, żeby odebrać część swoich pieniędzy, które w końcu po to wpłacałem, tak? Na zasadzie ubezpieczenia, to nie. To tak jakbyście płacili ubezpieczenie od złamania ręki, złamać rękę, no ale złamać rękę w pogodę słoneczną, a ubezpieczenie było tylko od pogody deszczowej, prawda? No niestety tak to wygląda. Tutaj też pojawił się w internecie świetny materiał z takim, część z was może kojarzy, część nie, takim wróżbitą Jackowski się nazywa. On znajduje trupy, zwłoki znajduje różnych tam osób. Tam setki przypadków jakiś, prawda, już tam znalazł, więc zakładam, że to nie jest fart ani szczęście, tylko coś w tym jednak jest, w jego zdolności. Być może analityczne, niekoniecznie to musi być związane z jakimś mocą nadprzyrodzoną, może facet ma łeb na karku i dobrze po prostu analizuje otoczenie. Niemniej jednak tak samo odprowadzał składki ZUS, no bo on ma zarejestrowaną tam prawdopodobnie działalność gospodarczą, odprowadzał składki ZUS i tak dalej, w momencie, w którym tam na zawał czy na serce trafił do szpitala i mu tam, prawda, rozrywali w te żebra wszystkie i tam go tam łatali, to słuchajcie, ZUS mu odmówił na przykład świadczenia chorobowego, dlatego że prawdopodobnie gdzieś tam raz się czy coś, czy o dzień, czy o dwa spóźnił ZUS zapłacić, tak? Czyli to, że płaci, to było fajne, ale jak już trzeba mu było wypłacić chorobowe z tego tytułu, że on przecież ile ślady, 10, 13, odprowadzał te składki, to nie było tak, że to miesiąc czy dwa. No to już sayonara, tak? I między innymi Jackowski tam stwierdza, tak, że ZUS to bandycka firma i że uprawiają w cudzysłowie skurwysyństwo. Tak? No to myślę, że duża część osób, która miała kontakt z tą instytucją, się z tym zgadza. Szczególnie też emeryci, bo nie wiem czy wiecie, ale ZUS ma swój sposób naliczania emerytur. To jest troszeczkę tak, że jak całe życie płacisz składki, to jest fajnie, to jest dobrze, ale jak odchodzisz na emeryturę, no to się zaczynają schody. A szczególnie, jeżeli na przykład pracować w warunkach tak zwanych szkodliwych, że tam ci powinna przysługiwać wyższa emerytura, no to ZUS zazwyczaj od razu z automatu cię neguje. I uwaga, większość dziadków, starych, stryczałych ludzi, zniszczonych pracą, no bo wiecie, pracuje się tam 40-45 lat, niektórzy, czy nawet więcej pracują, mają już jakiś sędziwy wiek, są zmęczeni tym wszystkim, chcą przyjść na emeryturę, ZUS im mówi, że figa, tyle nie dostaniecie, dostaniecie tyle i uwaga, oni się poddają. Oni się poddają. A wystarczy iść do sądu, pobić się z tym ZUS-em trochę, no bo trzeba się pobić, nie ma lekko i okazuje się, że na przykład 30% emerytura ci rośnie. A gdybyś się nie bił, to ta bandycka instytucja by cię o 30% twojego wynagrodzenia do końca życia by cię okradła. Także tak działa nasz ZUS, który niby jest dla nas, prawda, i działa w naszym interesie, no to tak nie działa. I na koniec dzisiejszego krótkiego sprawozdania hit, szlagier, słuchajcie, rewelacja. Powiem wam, że padniecie, jak tu słyszycie. Rośnie liczba L4-ek, czyli zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, tak? I to w stosunku do 2010 roku wzrosła ta liczba L4-ek o 70%. I nie byłoby w tym nic aż takiego dziwnego, gdyby nie to, że uwaga, z powodu tych schorzeń w Polsce bierze się 9,5 miliona dni wolnych. I ja to sobie, wiecie, policzyłem te 9,5 miliona na 360 dni w roku, a niech tam, już nie będę liczył weekendów, na 360 dni liczę w roku. I uwaga, według tego wyliczenia
prawie 26,5 tysiąca ludzi przez cały rok było na L4 ze względu na zaburzenia psychiczne. Czyli licząc grubo, nawet uwzględniając takie weekendy i tak dalej, to ponad 30 tysięcy ludzi cały rok nie pracuje. Tak? I no naprawdę, no to są takie liczby. I w artykule tam są zachwyty, że no tak, ludzie są coraz bardziej świadomi swoich urazów, chorób, prawda, psychicznych i tak dalej, że się tego nie wstydzą i biorą. A ja wam powiem, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że z momentem przejścia pracowników z umowy zlecenie na umowę o pracę wzrasta chorowalność kilkukrotnie. Wszyscy się robią ciężko chorzy automatycznie, w firmach, szczególnie w korporacjach i tak dalej. Czyli człowiek, który na przykład pracował 5 lat w firmie, ani razu nie chorował. Cały czas pracował, bo był na przykład na zleceniu, był na statusie studenta, wszystko super. Przychodzi na umowę o pracę, słuchajcie, chory, tylko jak jesień przychodzi czy zima, to chory regularnie. No stop chory. A jeżeli chodzi o L4 od psychiatry, które wiecie, idzie się prywatnie, trzeba mu dobrze zapłacić, no bo to przecież nie jakiś tam byle jaki lekarz rodzinny. Płaci mu się 200 czy tam 300 czy 400 zł. On ci wystawia L4 na przykład na miesiąc, pisze, że jakaś depresja czy jeszcze. I uwaga, to jest praktycznie niepodważalna L4, czyli jeżeli wezwą cię na komisję lekarską, w większości nie wzywają, to co mam powiedzieć? Tak? Bo jak miałeś gorączkę, to cię mogło na przykład, powiedzmy, masz gorączkę, bierzesz antybiotyk, no to musisz przyjmować antybiotyk, tak? Masz receptę, przyjmujesz, wykupiłeś leki, masz, przyjmujesz. Masz gorączkę, no to masz gorączkę. Połamałeś rękę, masz rękę w gipsie, tak? Jest wszystko do sprawdzenia. Ale już problemów psychologicznych, psychiatrycznych już nie, no bo ty nie jesteś chory psychiatrycznie, że cię mało leczyć, ani co, tylko masz depresję, doła i tak dalej. Później wychodzą takie afery, że gościu, prawda, jest na L4, niby tam miał umierać albo cokolwiek, a na fejsie wchodzi pracodawca, patrzy, a ten gościu sobie siedzi na wyspie i pije drinka z palemką. W tym czasie. No i tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o takie L4. Czyli jeszcze raz powtórzę, 9,5 miliona dni wolnych, słuchajcie, na tego typu schorzenia. ZUS-owskie koszty schorzeń psychicznych wzrosły z 4,5 miliarda złotych do prawie 6 miliardów złotych. I uwaga, zobaczcie na jedną taką ważną statystykę. W stosunku do 2010 roku liczba tych schorzeń, tak, tych dni na chorobowym wzrosła 70%, tak? Ale liczba wypłaconych pieniędzy przez ZUS tylko 30%, tak? Czyli pozostałe 40% różnicy wypłacają pracodawcy. Dlaczego? Dlatego, że te L4 są poniżej 30 dni. Dlaczego są poniżej 30 dni? Bo jeżeli masz L4 w skali roku poniżej 30 dni, to płaci za ciebie pracodawca, a nie ZUS. A ZUS nie kontroluje nikogo, za kogo nie płaci. Po prostu. Tak? I tak to po prostu wygląda i nie oszukujmy się, że po co są te L4 i uwaga, na L4 związaną z problemami jakimiś depresyjnymi, czy psychologicznymi, czy psychiatrycznymi, tu uwaga, nie idzie pani kasjerka z Biedronki, tylko idą ludzie kumaci, którzy wiedzą, o co chodzi, to wiecie, panowie, tak jak ja w krawatach, którzy pracują w korporacjach czy jeszcze, to ci ludzie idą, słuchajcie, na takie mądre L4, a nie tam jakiś katar, grypa na 2 tygodnie. No wiecie, jest sezon na wakacje, trzeba wyjechać, to się bierze L4 i tyle, masz 80% płatne już. Więc warto, żebyście na to zwracali uwagę. Ja jeżeli sumienie wam na to pozwala, chcecie zrobić komuś na złość, to proszę bardzo, idźcie do psychiatry, L4 na głowę i macie z głowy. Jeżeli jesteście pracodawcą, to uważajcie na ludzi, którzy biorą L4 na głowę. Nie wiem, czy chcecie z takimi ludźmi pracować, bo to wiecie, nie wiadomo, co takiemu człowiekowi strzeli do głowy. Oczywiście prześmiewczo, bo wiadomo, że to L4 jest naciągana. I tyle. Tyle w skrócie telegraficznym takich nowinek, które się pojawiły. Z takich ciekawostek pomijam tutaj dużo rzeczy, które robi pan Trump. Myślę, że macie dużo tego bardzo w internecie, bo są na bieżąco komentarze.
Ja zachęcam Was do tego, żebyście lajkowali, żebyście dawali łapki w górę, w dół, komentowali. Jeszcze raz dziękuję za te taktyczne i strategiczne kropki, które dajecie w komentarzach. One pozwolą nam zwiększać zasięg. Apeluję do Was, żebyście wklejali linki na swoje profile na Twitterze, na Facebooku, tak? Kanał Independent Video Press. Odwiedzajcie mój profil Marcin Sawicki na Facebooku, na Twitterze. Tak, udostępniajcie to, bo przecież już sam fakt, że wklejacie ten materiał z YouTube, no to już sprawia, że Facebook tnie zasięgi, tak? Więc jeżeli każdy z Was dotrze do chociażby 10 osób, no to to już mamy ogromne zwiększenie zasięgu. Także działajmy. I jeszcze tutaj króciutka taka informacja. Część z Was do mnie pisze cały czas regularnie, że Marcin, ja bym przyjechał na spotkanie, na zebranie sympatyków. Przypominam, w każdą środę o 18:00, ale jestem po robocie, jestem zmęczony i tak dalej. Słuchajcie, nie musicie przyjeżdżać zawsze, przychodzić co tydzień. Ale przyjdźcie raz w miesiącu, raz na 2 miesiące. Przyjdźcie, posiedzieć, pogadać, to jest czajnik, kawa, herbata. Chcesz, weź ze sobą jakiegoś radlera, piwo, cokolwiek. Ten czas na spotkaniu sympatyków jest po to, żeby się lepiej poznać, żeby wysłuchać jakiegoś krótkiego wykładu, żeby pogadać. To jest czas dla Was, żebyście mieli taki moment wytchnienia po robocie, mówiąc w skrócie. Tak? To nie jest kołchoz, tu nie ma roboty, tu się, wiecie, nie ma cegieł do przerzucania. Może sobie usiąść na wygodnej kanapie, na fotelu i troszeczkę odsapnąć, tak? W domu siedzicie, to siedzicie przed telewizorem czy przed komputerem i też siedzicie. A tutaj jest jakaś pożyteczna wymiana, poznajecie nowych, ciekawych też niejednokrotnie ludzi. Także ja zapraszam Was na te spotkania, żebyście w miarę możliwości przybywali. Nawet tutaj, słuchajcie, chcę pochwalić się naszym nowym też kolegą partyjnym, który, słuchajcie, z Brańska dojeżdża na spotkania. 70 km człowiek ma miejsce zamieszkania i pojawia się na spotkaniach. Też nie zawsze, nie codziennie, ale na przykład wczoraj, to znaczy w środę był. Tak, także ja zachęcam Was, żebyście się pojawiali, żebyście brali udział w tych spotkaniach, a pozostałe osoby, które faktycznie 100% nie mogą, nie uda się, tak, osoby, które są też z innych części kraju, no to wiadomo, po prostu komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, o to chodzi. Też prośba, jeżeli uważacie, że są jakieś ciekawe tematy, które chcielibyście, żebym ja poruszył, to też piszcie o tych tematach w komentarzach. My będziemy te tematy poruszać, oczywiście nie wszystkie, nie od razu, na niektórych tematach może się okazać, że po prostu nie mam pojęcia o nich, się nie znam i będę musiał szukać materiałów, więc zajmie mi to dłużej. A niektóre tematy będą takie, które, to szczególnie tematy motoryzacyjne, słuchajcie, to ja leżę w tym temacie. Dla mnie samochód jest wolny, szybki, niebieski, zielony. No, taka jest moja znajomość motoryzacji, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z przedsiębiorczością czy z kwestiami podatkowymi, to tutaj już możemy sobie podyskutować, szczególnie jeżeli chodzi o też rynek pracy. Także ja Was zachęcam do tego, żebyście pisali o tematach, które Was interesują. Dzięki wielkie i do zobaczenia w środę.